Z nami Tomek Olejnik po swojej części konferencji przed FMA 5. I Tomek, dzisiaj było spokojnie, prowadzący był inny i też zachowywał się względem ciebie bardzo, bardzo w porządku. Jak ocenisz tą konferencję tak z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy w 100% ta konferencja jest lepsza, ponieważ no widać samo prowadzenie tej konferencji przez prowadzącego, że nikomu nie nagryzał i po prostu można było poczuć tam większy chill i powiedzieć to, co się ma, to, co się myśli, niż czuć jakiś nacisk i presję na to, co się odpowie. Dlatego pierwsza konferencja była taka, jaka była, a ta po prostu była pełnym chillem i nic się nie stresowałem, po prostu mówiłem to, co chciałem, to, co czułem. Dlatego no jest okej. No. Myślę, że też pierwsza konferencja była taka, ponieważ dla mnie to było coś nowego, nie wiedziałem, jak się zachować, a teraz już miałem to za sobą i po prostu na pełnym chillu na to wleciałem. Zdziwiłeś się, że Dawid Malczyński po tej pierwszej konferencji wspomógł cię, powiedział, że to było złe, co zrobił też Wojtek Gola. Zdziwiłeś się tego, że tak się zachował Dawid? Szczerze byłem w szoku, że Dawid coś takiego powiedział, dlatego też spropsowałem go na swoim Instastory. No i na plus dla niego za takie zachowanie. Oddałeś też pas. Co ci tak skłoniło do tego, że ten pas oddałeś? Na pewno to słowo, co wtedy powiedział i ten pas też do niego należył. Dlatego oddałem mu, a my dopiero o pas zawalczymy 26, więc ten pas to bardziej była taka sprawa odegrania się za akcję z parkingu niż coś innego. Dużo osób mówi o tym pogodzeniu się ciebie z Wojtkiem Golą. Powiedz, jak wyglądały te wasze rozmowy po tej konferencji, bo Wojtek no, zdecydowanie przesadził wtedy na tej konferencji. Tak, trochę przesadził, ale myślę, że to było po prostu, żeby chciał mnie rozruszać, żebym się nie stresował. No i z Wojtkiem spotkaliśmy się po konferencji, wszystko mi powiedział, dlaczego tak powiedział, wytłumaczył mi, o co chodzi. Przeprosił mnie, no i mamy piąteczkę między nami, nie ma żadnej spiny, siemeczki. Okej, jak twoje przygotowania do walki? Przygotowania no ciężko, 6 razy w tygodniu trenuję, czasami raz, czasami 2 razy, w niedzielę się regeneruję. No i zapierdzielam, czekamy na walkę i 26 po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Czujesz taki stres przed takim twoim debiutem? Szczerze, no lekki stres odczuwam z tym wejściem do oktagonu, ale myślę, że jak już wejdę, to po prostu zrobię to, co zrobię i będzie okej. Chciałbyś zostać dalej w treningu po walce z Malczyńskim, niezależnie od wyniku? Niezależnie od wyniku chciałbym zostać dalej w treningu, ponieważ to jest coś dla mnie nowego i zmieniłem dzięki temu moje życie. Nie jest takie nudne, monotonne, po prostu sportu więcej i człowiek od razu się lepiej czuje. Zapytam jeszcze o Kubańczyka, bo jesteś człowiek od Lorda już chwila, wy jesteś jakby w tej jednej ekipie. Pomaga dużo właśnie Kuba w ciągu tych przygotowań? No Kuba oczywiście coś tam zawsze podpowie, coś tam powie. Mamy tego samego trenera jednego i gdzieś tam jest ze mną też przy tym wszystkim. Kuba też ma już jedną walkę za sobą, więc ten stres już jest za nim. Czy te pomaganie nie tylko jeśli chodzi o ten sport, tylko też patrzy Kuba pewnie na przez pryzmat tego pierwszego wejścia do oktagonu? Jeszcze raz? Czy chodzi mi o to, że czy Kuba pomaga nie tylko sportowo tobie, ochroniarz, ale też pewnie mentalnie, żebyś nie stresował się przed tym wejściem, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Nie tylko Kuba mi pomaga w tym wszystkim, jest też przy mnie moja dziewczyna, dużo naprawdę osób dookoła, którzy mnie wspierają, a po pierwszej konferencji jest ich jeszcze więcej naprawdę, bo wtedy to tyle, co wiadomości dostałem, to jest jakaś masakra. Okej, ostatnie pytanie, bonus BGC Marcina Men. Jak oceniasz tę walkę? Kto według ciebie jest faworytem i kto wygra ten pojedynek? Szczerze myślę, że bonus wygra tą walkę i w pierwszej rundzie. Dzięki. Dziękuję. Dzięki tobie.